Nie wiem, jak to jest u Was, ale ja bardzo lubię praktyczne zastosowanie tego, o czym się uczę. Kiedy właśnie studiowałem budownictwo, to zawsze starałem się bardzo starannie słuchać na wykładach, żeby wyselekcjonować tylko to, co mi się przyda do egzaminu, no i ewentualnie to, co mi się przyda w zawodzie, takie ważne informacje. No i często udawało mi się cały semestr wykładów, który trwał kilka godzin w tygodniu, skreślić do może dwóch, czasem czterech stron A4 takich ważnych informacji. Też prawda jest taka, że tylko taką ilość byłem w stanie się tak naprawdę nauczyć, więc to dlatego tak selekcjonowałem te informacje, ale to pomagało mi zaliczyć wiele egzaminów, chociaż nie byłem jakimś wybitnym studentem. I myślę, że to jest takie naturalne, że nasz mózg lubi ograniczać się tylko do tego, co jest konieczne. A pytanie, jak to jest z teologią? Czy być może są jakieś takie doktryny, czy jakieś elementy, które właściwie no są, ale nie mają dużego znaczenia? Myślę, że jako ludzie Biblii dobrze wiemy, że cała Biblia jest natchniona, że nie ma ani jednego słowa, które jest mniej istotne, które nie jest potrzebne. No i właśnie dlatego dzisiaj postaramy się odkryć, dlaczego to, że Biblia mówi o tym, że Duch Święty jest przedstawiony jako osoba, jest ważne. Dlaczego to ma dla nas znaczenie? I dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj poszukali odpowiedzi na takie trzy pytania. Po pierwsze, dlaczego ta prawda na temat osoby Ducha Świętego jest taka ważna? Po drugie, dlaczego potrzebujemy Ducha Świętego w naszym życiu? I po trzecie, jak możemy go otrzymać? Jednak zanim będziemy szukać odpowiedzi na te trzy pytania, to musimy najpierw zastanowić się, albo przypomnieć sobie, jak Biblia przedstawia ten temat. Czy Duch Święty jest osobą, czy tylko mocą, czy emanacją, na przykład osoby Ojca? Gdybyśmy poszukali jakichś argumentów w internecie, moglibyśmy znaleźć bardzo dużo całych argumentów antytrynitarnych i często jest tak, że jeżeli tylko poda się fałszywe założenie, fałszywy początek, to można dojść do bardzo ciekawych wniosków. Naprawdę na tym też polega taka sofistyka, że sztuka wprowadzania w błąd. I dlatego Bóg wcale nie zachęca nas do tego, żeby przestudiować wszystkie argumenty, wszystkie różne pomysły na to, jak to może wyglądać. On zachęca nas do tego, żeby studiować Boże Słowo z modlitwą. I bo tylko wtedy, tak jak być może bankierzy, to jest taki znany przykład, oni nie muszą znać wszystkich możliwości, jak podrobić banknoty. Wystarczy, jeżeli będą dobrze znali oryginał. I dlatego właśnie w pierwszym liście Piotra, w 3 rozdziale i 15 wersecie, możemy przeczytać takie słowa. Na Panu, na Chrystusie, skupcie się raczej w swoich sercach. Dzięki temu będziecie zawsze gotowi do obrony przed każdym, to zechcę, abyście mu wyjaśnili, dlaczego żyjecie nadzieją. To mi się tak bardzo podoba, akurat w tym przykładzie jest to oddane, że po prostu mamy się skupić na Chrystusie, mamy się skupić na Bożym Słowie. Nie musimy szukać różnych dziwnych teorii, próbować zrozumieć, dlaczego są nieprawdziwe, mamy się skupić na naszym celu, na drodze, na prawdzie. Jednak prawda jest też taka, że Biblia nie jest podręcznikiem do teologii. Czasami jako ludzie, przynajmniej ja tak lubię takie ogólne schematy, lubię coś uporządkować, ale Biblia taka nie jest. Ona jest praktyczna. Bardzo mi się podoba koniec Ewangelii Jana, tam w rozdziale 20, pod samym koniec rozdziału. Jest, ewangelista Jan pisze, że było wiele rzeczy, które Jezus uczynił, których nawet nie ma szans spisać, ale to, co zostało spisane po to, żebyśmy uwierzyli i wierząc mieli żywot wieczny. Biblia jest bardzo praktyczna. Tam nie ma niepotrzebnej teorii. Wszystko jest dla nas, żebyśmy uwierzyli i mieli życie wieczne. I jeżeli chodzi o naturę Ducha Świętego, czy w ogóle naturę bóstwa, często Biblia nie daje nam wyczerpujących odpowiedzi. Czasami my ludzie chcielibyśmy jakoś to sobie poukładać filozoficznie, ale Biblia o tym dużo nie mówi. Biblia jest taka praktyczna. Ona mówi nam tylko to, co jest nam potrzebne. I tak przypominając sobie, co Biblia mówi na temat osoby Ducha Świętego, otworzymy takie krótkie trzy fragmenty. Pierwszy z nich jest zapisany w Dziejach Apostolskich, tam w 5 rozdziale i
wersety 3 i 4. Jest tam historia o Ananiaszu i Safirze. Są to dość znane słowa. I skupimy się tutaj na tym, że jest tam wprost Duch Święty nazwany Bogiem. Wówczas Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan napełnił twoje serce tak, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część zapłaty za rolę? Czy należała do ciebie, nie miałeś do niej prawa własności, a po sprzedaży czy nie mogłeś zarządzać pieniędzmi według swojej woli? Co sprawiło, że przyzwoliłeś swoim sercu na taki czyn? Okłamałeś nie ludzi, lecz Boga. To jest jeden z tych znanych fragmentów, gdzie Duch Święty wprost nazwany jest Bogiem. Jednak pomimo tego, że Biblia o tym mówi, inne osoby mogą powiedzieć: a to dlatego, bo Duch Święty jest tylko emanacją, czyli innym sposobem przedstawienia się Boga Ojca. Jednak otwórzmy sobie Ewangelię Jana i tam rozdział 14. W Ewangelii Jana, rozdziale 14, możemy przeczytać słowa, które wprost podkreślają, że są trzy odrębne, różne osoby. Tam Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 16 i 17. To są słowa Jezusa. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi, nie zna. Ale ten pierwszy werset mówi o tym, że Jezus prosi Ojca o to, żeby uczniowie mogli otrzymać innego opiekuna. Są wyraźnie oddzielone trzy osoby bóstwa. A jednak pomimo tego, że tutaj Duch Święty jest nazwany opiekunem, to greckie słowo parakletos oznacza właśnie takiego obrońcę, pocieszyciela, orędownika. To jednak i tak ktoś może mówić: a to jest tylko bezosobowa moc. W takim razie przerzućmy jeszcze kartkę w naszych Bibliach i przejdźmy do 16 rozdziału Ewangelii Jana. I tam wersety 7, 8, a potem 13, 14. Lecz ja mówię wam prawdę. Lepiej dla was, abym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie. Natomiast jeśli odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie co do grzechu, sprawiedliwości i sądu. I potem 13. Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam przekaże. Zauważcie, że w tych czterech wersetach trzy razy Duch Święty jest wprost nazwany On. Raz Jezus mówi, że pośle go. I jest nazwany też pocieszycielem. Czy na podstawie tych fragmentów można jeszcze wątpić w to, że Duch Święty jest osobą? To było takie krótkie przypomnienie. Pewnie fragmentów, które być może słyszeliście kiedyś. Jednak dlaczego to jest tak ważne? Czy nie mogło być też tak, że no jak ktoś sobie chce wierzyć, to niech sobie wierzy, że Duch Święty jest tylko bezosobową mocą, a jak ktoś chce wierzyć inaczej, czy to w ogóle ma znaczenie? Dzisiaj chciałbym się skupić właśnie na tym, dlaczego ta prawda jest tak ważna, dlaczego jest praktyczna. Jednak myślę, że żeby w pełni zrozumieć ten temat, dlaczego, potrzebujemy najpierw zrozumieć, dlaczego my sami potrzebujemy w naszym życiu Ducha Świętego. Tylko wtedy w pełni to zobaczymy. Dlatego przeczytajmy teraz jeszcze raz te fragmenty z Ewangelii Jana 16 rozdziału, werset 7, 8, 13, 14 i starajmy się po kolei znaleźć tutaj odpowiedź na pytanie, dlaczego potrzebujemy Ducha Świętego. Ewangelia Jana 16 rozdział i tam możemy przeczytać takie słowa. Lecz ja mówię wam prawdę. Lepiej dla was, abym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie. W tym fragmencie już widzimy, że Duch Święty jest nazwany pocieszycielem. W liście do Rzymian, 8 rozdziale, tam w 26 wersecie jest opisane, że to Duch Święty jest tym, który wspiera nas w niemocy naszej, że On stawia się za nami.
kiedy nawet nie wiemy, o co się modlić. Duch Święty jest tym, który stoi cały czas obok nas, żeby nas wspierać, żeby nam pomagać, żeby być naszym obrońcą wobec tych wszystkich sił zła, które są na tym świecie. Dalej, kiedy czytamy kolejne fragmenty Ewangelii Jana, tego 16 rozdziału, werset 8. To są tam takie słowa. A on, gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie co do grzechu, sprawiedliwości i sądu. Przekład warszawski tłumaczy tam, że przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I to jest kolejna rzecz, dla której potrzebujemy Ducha Świętego, bo tylko on może przekonać nasze serca. Tylko on może pokazać nam, czym jest grzech, czym jest sprawiedliwość Chrystusa. Przekonać nas o nadchodzącym sądzie. Tylko on może sprawić, że nasze serca będą chciały się nawrócić, że będą chciały się zmienić. I prawda jest taka, że my sami, chociaż nasze wysiłki, wychowanie, kultura, one mają swoje właściwe miejsce, jednak nie są w stanie zmienić naszego serca. Tylko Duch Święty może nas przekonać o naszym grzechu, może pokazać nam, jak bardzo potrzebujemy sprawiedliwości Chrystusa. I ta prawda nie jest pokonana tylko w Nowym Testamencie, jest już widoczna w Starym Testamencie. W Księdze Ezechiela, tam w 36 rozdziale, wersety 26-27, czytamy takie słowa. Księga Ezechiela, 36 rozdział. Dwudziesty szósty i 27 werset. Dam wam serce nowe, nowego ducha włożę w wasze wnętrza. Usunę z was serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw, będziecie przestrzegać moich praw i stosować je. To obietnica już jest w Starym Testamencie. I dzisiaj właśnie to, że te prawa będą w naszym sercu, to, że my sami będziemy chcieli ich przestrzegać, to może zrobić tylko Duch Święty. I to może tylko Bóg zrobić przez to, że da nam nowe serce, że włoży w nasze serca ducha, mojego ducha. Wiemy, że tu właśnie jest mowa o Duchu Świętym. Tylko On może nas przekonać o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Dlaczego? To nasze serce potrzebuje być zaangażowane, bo wszelkie prawdziwe posłuszeństwo ono wypływa tylko z serca. To serce współdziała z Chrystusem. Sama teologia taka intelektualna, przekonania, one wiele nie znaczą, bo tylko serce może sprawić, że my chcemy, żeby te przykazania Boże były w naszym sercu i chcemy ich naprawdę przestrzegać. I nawet w naszym chrześcijańskim życiu to samo przekonanie o tym, żeby robić to, co dobrze, żeby przestrzegać przykazań, to nie wystarczy. Bo wyznawanie Chrystusa bez tej głębokiej miłości jest zwykłym pustosłowiem, suchą formalnością, ciężkim mozołem. I gdybyśmy patrzyli na relacje, te najbliższe i najpiękniejsze relacje, jakie możemy doświadczyć w naszym życiu, przecież one są pełne emocji. To prawda, że miłość jest zasadą. To jest zasada i tutaj emocje nie mogą nią kierować. Jednak jeżeli nasze serce nie jest poruszone tym, co Chrystus dla nas zrobił, to może coś mogło być jeszcze lepiej. Czasem dobrze zastanowić się, czy nasza miłość do Boga nie jest tylko takim wyuczonym przepisem. Czy nasze serca dalej są takie czułe? Czy one są poruszone Bożą miłością? Czy my chcemy z serca służyć dla Niego? Bo jeżeli tego nie mamy, to bardzo wiele nam brakuje. I chyba nie ma bardziej mocnych i wyraźnych słów niż tych zapisanych w liście do Koryntian.
pierwszy list do Koryntian i tam 13 rozdział. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, pierwsze 4 wersety, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadał dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarniał całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał swą całą własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Jeżeli w naszym chrześcijańskim życiu brakuje miłości, to mówiąc łagodnie, coś jest bardzo nie tak. Ale jak możemy to zmienić? I tutaj właśnie z pomocą przychodzi nam Duch Święty. Ponieważ w liście do Rzymian, w 5 rozdziale i tam w 5 wersecie czytamy o tym, że to On jest właśnie tym, który rozlewa miłość w naszych sercach. List do Rzymian, 5 rozdział, 5 werset. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. To Duch Święty rozlewa miłość w naszych sercach. To On może zmienić i czasami być może mamy takie momenty w naszym chrześcijańskim doświadczeniu, kiedy nie czujemy tej miłości, nasze serce nie jest tak zaangażowane, po prostu wiemy, co powinniśmy, staramy się to wykonywać. Oczywiście, nie możemy polegać na emocjach. Jednak Duch Święty chce poruszać naszego serca. On chce je poruszać, chce je zmieniać i chce, żeby ono z miłości służyło dla naszego Boga. Wracając do Ewangelii Jana i tam szukając kolejnego argumentu, dlaczego potrzebujemy Ducha Świętego, w kolejnych wersetach, w wersecie 13, 14, 16 rozdziału Ewangelii Jana, możemy czytać, że Duch Święty jest Duchem Prawdy. Od 13 zacznę. Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, prowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie wszystko, co usłyszy. On jest Duchem Prawdy. To On prowadza nas we wszelką prawdę. Wiecie, kiedyś myślałem, że jeżeli tylko, że jestem na tyle inteligentny, że jeżeli poświęcę wystarczającą ilość czasu, żeby coś przeanalizować, to jestem w stanie odróżnić każde kłamstwo od prawdy. Na szczęście, dzięki temu, że byłem na matwizie i dużo, w liceum właśnie na tym matematyczno-fizycznym profilu, dużo robiłem zadań, dużo popełniałem błędów. Potem studiowałem budownictwo i w budownictwie na pewnych przedmiotach wystarczy tylko jeden minus w obliczeniach i budynek się zawala. Egzamin jest niezdany. I ja osobiście, nie wiem, bo chyba po prostu nie mam do tego szczęścia, ale zdarzało mi się popełniać takie błędy. To był tylko jeden minus. Szukałem, sprawdzałem z 10 razy, ale w długich obliczeniach nie udawało mi się go znaleźć. I dobrze, że Bóg mi pokazał już właśnie przez te różne rzeczy, że naprawdę nie jestem taki inteligentny, jak mi się wydawało. Ja potrzebuję Ducha Świętego, żeby to On pokazywał mi prawdę. Ja potrzebuję, żeby to On wprowadzał mnie we wszelką prawdę, bo ja sam z siebie nie jestem w stanie odróżnić każdego kłamstwa od prawdy. Zresztą bardzo mi się podoba to, jak jest to opisane w Dziejach Apostolskich, działanie Ducha Świętego, bo to jest coś więcej niż tylko wprowadzanie we wszelką prawdę i to akurat, czego potrzebujemy teraz się nauczyć. Tam Duch Święty jest po prostu towarzyszem apostołów, ewangelistów i on na każdym kroku zabiera Filipa tam, potem tutaj Pawłowi przeszkadza iść do Macedonii, kieruje go w inne miejsce. On jest kimś, kto jest cały czas obok nas, żeby nam pokazywać kierunek. On jest kimś, kto pokazuje nam, czego musimy się nauczyć. Ja chcę dobrze mieć takiego nauczyciela. I kiedy powiedzieliśmy o tych trzech powodach, dlaczego potrzebujemy Ducha Świętego, ponieważ On jest naszym pocieszycielem, ponieważ On przekonuje nasze serca o grzechu, po prostu nasze serca o wielu rzeczach, które potrzebujemy się nauczyć. I po trzecie, On wprowadza nas w wszelką prawdę. To gdybyśmy przeanalizowali, gdyby Duch Święty był tylko bezosobową mocą,
to w jaki sposób mógł być naszym pocieszycielem? Jak mógł być naszym przyjacielem, obrońcą, który stoi cały czas obok nas, żeby wstawiać się za nami, w naszej słabości? Kiedy nawet czasem nie wiemy, o co się modlić, w jaki sposób, to On stawia się za nami w niewysłownych westchnieniach. I o tym czytamy w liście do Rzymian, 8 rozdziale, 26 wersecie. Jak On mógłby być takim pocieszycielem, gdyby był tylko mocą? W jaki sposób Duch Święty mógłby przekonać nas o grzechu? Być może myślę, że wszyscy mamy świadomość, jak to jest, kiedy ktoś zostanie złapany przez fotoradar. Potem przychodzi mandat i jakie są emocje z reguły? Czy to jest żal za to, że się jechało powiedzmy kilkanaście kilometrów za szybko? U większości ludzi to jest żal, że się nie zauważyło niebieskiego znaku, uwaga, fotoradar. Coś może przedstawić nam informację, że zrobiliśmy błąd, zgrzeszyliśmy. Ale prawda jest taka, że dopóki nie zrozumiemy, że to nie jest tylko złamanie jakiegoś tam przepisu, ale to jest złamanie czyjegoś serca, to nigdy nie dotrze do nas po prostu. Nigdy nie zrozumiemy, czym jest grzech, dopóki nie zrozumiemy, że to jest złamanie czyjegoś serca. Osobiście bardzo lubię kazania pastora Lee Vendena. Bardzo wiele książek jego mnie inspirowało. I on w jednej z książek opowiada o tym, o swoich wspomnieniach z koledżu, kiedy, no właśnie, bardzo nie lubił agentów ochrony tej uczelni. Właściwie to popadł z nim taki stały konflikt. Starannie, sumiennie parkował zawsze na zabronionych miejscach i zbierał mandaty za to parkowanie po to, żeby, kiedy tylko będzie deszczowa pogoda, włączyć wycieraczki i patrzeć, jak te bilety spadają niczym liście jesienią i fruwają wszędzie. Pewnego razu nawet doprowadził do takiego pościgu, że wjechał swoim motorem do męskiego akademiku. Oczywiście skończyło się to pościgiem ze strony agentów ochrony i wcale nie zbliżyło ich to do niego. Pewnego razu nawet doszło do takiej kulminacyjnej sytuacji, że wprost został złapany na gorącym uczynku, kiedy zaparkował w niewłaściwym miejscu. Ale no cóż, jego mniemanie o tych agentach ochrony było takie, że w dzieciństwie doświadczyli jakichś trudności i dlatego teraz robią wszystko, żeby chełpić się swoją władzą nad innymi. Jakby po prostu ich bardzo mocno nie lubił. Dlatego nawet to, jak został złapany na gorącym uczynku, zaparkował w niewłaściwym miejscu, kiedy była taka otwarta konfrontacja, wcale nie miał ochoty jakoś przyznać się do swojego błędu. Właściwie to miał ochotę tylko ich skompromitować i nawet nie poprostał tylko na swoich słowach, ale skończyło się to spotkanie tak, że odjechał ich własnym służbowym samochodem, zrobił rundkę wokół kampusu ku ciesze wszystkich innych studentów. Takie było jego podejście do tych agentów ochrony. Potem oczywiście miał rozmowę z dziekanem. Dziekan powiedział, że do jutra ma czas, żeby przeprosić agentów ochrony, a jeżeli nie, to musi opuścić uczelnię. Lee, kiedy wyszedł z gabinetu dziekana, stwierdził, że wcale nie chce przepraszać tych ludzi. Woli zmienić uczelnię, niż przeprosić tych agentów ochrony, których po prostu tak nie lubił. Wydawało mu się, że oni tak się puszą swoją władzą nad nim, dlaczego mają mu mówić, co on ma robić. Z niewiadomych przyczyn jednak Lee nie został wyrzucony z uczelni. Sam nie wie do tej pory, dlaczego nie poniósł tej konsekwencji. Jednak jego podejście do agentów ochrony niesamowicie diametralnie zmieniło się, kiedy poznał Margie. Margie została później jego żoną. Na początku nie wiedział oczywiście, że był agentem ochrony, bo pewnie nie wiadomo, czy chciałby ją poznawać. Jednak z czasem, kiedy już ją poznał, chciał każdą tylko wolną godzinę spędzać z nią. I któregoś razu, kiedy właśnie jako studentka to kilka godzin miała dyżur dyspozytorni nocy w tamtej jakby bazie agentów ochrony, no oczywiście Lee chciał spędzić z nią jak najwięcej czasu, więc siedział z nią tam tamten wieczór, rozmawiali i głupio skierował toki rozmowy na swoje osiągnięcie tego, jak to kiedyś odjechał z samochodem agentów ochrony właśnie przy tej konfrontacji.
Powiedział tam dużo głupich słów. I w tym momencie, kiedy z taką głupią miną opisywał tam to doświadczenie, usłyszał z zauchlonych drzwi chrząknięcie. Spojrzał i to było właśnie tam tych dwóch agentów ochrony, których wtedy tak zupełnie znieważył. Spojrzał potem tylko na Margie. Margie powiedziała tylko jedno zdanie. Niezależnie od tego, jakie masz zdanie o tych osobach, to są przyjaciele, którzy mnie wspierali przez ostatnie 3 lata. To są osoby, które są dla mnie ważne. Widział łzy w jej oczach. Nie musiała mówić nic więcej. Pobiegł za tymi dwoma agentami ochrony, który przez tyle lat ich po prostu nienawidził, żeby błagać ich o wybaczenie. Ta historia tak dobrze pokazuje, że zmiana w naszym życiu może nastąpić tylko wtedy, jeżeli zrozumiemy, dlaczego coś jest złe. I to nie tylko chodzi o intelektualną wiedzę, ale jeżeli to musi dotrzeć do naszego serca. I gdyby nasze serca były tak wrażliwe właśnie na Boga, na Ducha Świętego, to najważniejszym argumentem przeciwko grzechowi w naszym życiu byłby fragment z listu do Efezjan, 4 rozdział i tam werset 30. List do Efezjan, 4 rozdział, werset 30. Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Usuńcie spośród siebie, to już kolejny fragment. Ale gdybyśmy tylko, gdyby nasze serca były czułe na miłość Boga, na miłość Ducha Świętego do nas, to najważniejszym argumentem przeciwko grzechowi w naszym życiu byłyby słowa: nie zasmucajcie też Bożego Ducha, którym jesteśmy przecież opieczętowani na ten dzień odkupienia. To Duch Święty jest tym, który sprawia, że nasze imiona, On cały czas pracuje naszymi sercami, On chroni nas przed szatanem. To On jest tą naszą ochroną, tą pieczęcią, że należymy do Chrystusa, ponieważ On może działać na nasze serca. W końcu Duch Święty to jest tak ważne, że jest osobą, że On nie jest tylko jakąś informacją, która cały czas mówi nam, co mamy robić, ale On jest naszym przyjacielem, przewodnikiem, nauczycielem, który stoi cały czas obok nas, żeby nas wprowadzać w każdą prawdę, chronić od każdego kłamstwa i pokazywać, gdzie po prostu mamy iść. I to właśnie dlatego tak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego. To On budzi miłość w naszych sercach, a tylko miłość może wzbudzić miłość. I chciałbym teraz przejść do ostatniej części. Jeżeli tak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego, to w jaki sposób możemy go otrzymać? To są tak proste kroki. Bo Biblia, ona nie opiera się na bardzo skomplikowanej teologii. To prawda, część rzeczy jest niezrozumiała na pierwszy rzut oka, ale ona przede wszystkim zachęca do praktykowania tych prostych zasad, które są tak jasne, które są tak oczywiste, ale do praktykowania ich w naszym życiu. W Ewangelii Łukasza, 11 rozdziale, możemy czytać o takim pierwszym kroku, którego tak potrzebujemy, aby otrzymać Ducha Świętego w naszym życiu. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, wersety 9 do 13. Ja wam mówię, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. Który z was ojców, gdy syn go poprosi o rybę, zamiast ryby daje mu węża, albo gdy poprosi go o jajko, da mu skorpiona? Skoro więc wy, chociaż źli jesteście, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
A więc pierwszym elementem jest to, żeby po prostu prosić. I żeby to nie było... Być może słyszeliście już wiele na temat Ducha Świętego, jak to jest ważne, żeby prosić o Niego. Ale ja zauważyłem sam w swoim życiu, że to jest takie przesłanie, które ciągle wydaje się, że gdzieś tam się o nim zapomina. A jeżeli nawet się pamięta, to żeby to proszenie stało się czymś takim schematycznym. Być może czasami tak jak modlitwa przed posiłkiem. Ale żeby to było takie cały czas proszenie od Ducha Świętego, cały czas ta świadomość, że Panie, ja bardzo Cię potrzebuję. Potrzebuję Twojego Ducha Świętego, ponieważ Ty wiesz, jakie jest moje życie. Drugi krok to otwieranie naszego serca. Bo Duch Święty działa właśnie na serce. Oczywiście On pokazuje nam prawdę, ale On też zmienia nasze serce. On właśnie porusza nas swoją miłością. I to nie jest takie proste, ponieważ wszystko, co nas otacza, albo przynajmniej wiele z tych rzeczy, ma wpływ na to, że nasze serca stają się coraz bardziej nieczułe. Mamy zadania, skupiamy się na zadaniach, na pracy i wtedy nie ma czasu. I to jest oczywiste, nie zawsze jest czas, żeby nasze serce mogło być takie otwarte na głos Ducha Świętego. Czasami to zranienia zamykają nasze serce. Czasem brak przebaczenia. I tym wszystkim czasami po prostu jest nam trudno tak cieszyć się i zachwycać się tą Bożą miłością w Ewangelii. I dlatego właśnie potrzebujemy otwierać naszych serc. Jak to możemy zrobić? I myślę, że tutaj każdy z nas ma trochę inne sposoby. Każdy z nas jest też trochę inny. To może być czytanie, oczywiście Bożego Słowa, ale nie tylko, różnych innych książek, które pokazują Jego miłość, które pokazują jakąś nową perspektywę, pomagają nam zauważyć coś, co być może było nam trudno zauważyć. To może być słuchanie. Słuchanie kazań gdzieś w drodze, gdzieś być może jednym samochodem czy komunikacją. To może być słuchanie pieśni, bo czasami jedna pieśń może bardziej nas poruszyć, bardziej nas zachęcić, zmotywować do pewnych zmian w naszym życiu, niż całe kazanie. To może być też takie śpiewanie serca dla Boga. Czasami właśnie nawet wtedy, kiedy nikt nie słyszy, ale tak po prostu z serca śpiewać Bogu, dziękować Mu za Jego miłość. To może być też pójście gdzieś na łono natury, żeby spędzić taki czas w ciszy i wtedy być gotowym do tego, żeby usłyszeć ten głos Ducha Świętego. Ale to może być też po prostu takie 5 minut w środku dnia. Być może po tym, jak zaraz przyjdziemy z pracy, kiedy wszystko się zatrzymuje. My wchodzimy do pokoju, zamykamy drzwi i mamy taki czas z Bogiem. Kiedy prosimy Go o to, żeby On działał nasze serca. Chcemy na chwilę się odciąć od wszystkiego, żeby to On tylko mógł mieć dostęp do nas. I trzeci krok. To potrzebujemy się wyrzec. Wyznać nasz grzech i po prostu go wyrzec. Ponieważ w dziejach apostolskich w 35 rozdziale i 32 wersecie jest napisane, że Duch Święty jest dany tym, którzy są posłuszni. I też ta tak często powtarzająca się fraza w liście do Hebrajczyków. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie swoich serc. Bo Duch Święty, On nie może być nam dany, jeżeli cały czas opieramy się Jego głosowi. Jeżeli cały czas nie idziemy tam, gdzie On nas zachęca. Kończąc, każdy element biblijnej prawdy, teologii, on ma ogromne znaczenie, które możemy zauważyć szczególnie w świetle Bożej miłości. W świetle tego, że Bóg jest Bogiem relacji, że każda rzecz ma znaczenie. Wszelkie prawdziwe posłuszeństwo wypływa z serca. I to właśnie dlatego tak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego, bo On jest tym, który może nasze serca zmienić. On jest tym, który stoi obok nas. Chce nas pocieszać, pokazywać nam prawdę, przekonywać nas o grzechu. I to tylko właśnie przez działanie Ducha Świętego możemy być bezpieczni od działania szatana. Bo On jest naszym obrońcą. On jest naszym pocieszycielem.
Dlatego właśnie tak bardzo potrzebujemy prosić każdego dnia o to, żeby On mógł działać z mocą w naszym życiu. Pozwólcie, że zakończę to kazanie modlitwą, w której możemy powstać. Drogi Ojcze, tak bardzo dziękuję Ci za to, że dałeś nam ten niesamowity dar Twojego Ducha Świętego, Pocieszyciela. Dziękuję Ci, Panie, za to, że On może zrobić to, czego my nie potrafimy. Panie, tak bardzo Go potrzebujemy. Naucz nas prosić o Niego. Naucz nas otwierać nasze serca i dać dostęp Tobie, żebyś Ty mógł nas zmieniać. Panie, naucz nas też zawsze słuchać Jego głosu, żebyśmy nigdy nie chcieli zasmucić naszego Ducha Świętego. Przecież On jest naszą pieczęcią na ten czas odkupienia. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.